Cześć, mamy środę, 19 kwietnia i zapraszam na klina. Dzisiaj sobie, moi drodzy, przeskoczymy na inną książkę, na codzienne refleksje. Braterstwo w niedoskonałości. My, zdrowiający alkoholicy, jesteśmy nie tyle braćmi w cnotach, ile braćmi w brakach i wadach. Tudzież we wspólnym wysiłku przezwyciężania ich. To jest w ogóle fenomen. Nawet ostatnio żeśmy na grupie, na spotkaniu onlineowym naszym, rozmawiali też o tym, że zobaczcie, tacy alkoholicy to się y, rozumieją w sposób wspaniały. Oczywiście w czasach pijackich tak było, no bo jak wiesz, dwóch pijanych, trzech pijanych ze sobą gada, nie? to po prostu taka wspaniała rozmowa i w ogóle i wszyscy się rozumieją i jest, wiesz, wspólna kumbaja. Oczywiście, jeżeli ktoś trzeźwy yy, na to patrzy, to to jest porażka. No myślę, że każdy z Was choć raz w życiu był na imprezie trzeźwy, jako kierowca czy cokolwiek, ale trzeźwy i patrzył na rozmowy pijanych ludzi. No to to jest po prostu dno trzy metry mułu, nie? że nada i jeszcze nie wiadomo co. Wiesz, ty, ty, ty jest źle dla mnie jak brat. I, I się zaczyna. Wiesz. A za godzinę ty chuj i idzie. Ne? No tak, tak już bywa. Natomiast zobaczcie, czyżwiący alkoholicy rozumieją się bez słów. Niekiedy jest tak, nawet tak, my na grupę siedzimy na tych kamerkach sobie, yy, patrzymy na siebie, ne? i jeden na drugiego patrzy, coś mówi, i kurde, hej. Coś tu ten, wiadomo o co chodzi. Nikt nie mówi nic, ale wszyscy wiedzą, co jest grane. I to jest właśnie niesamowite, to braterstwo. Niesamowite to, że my bardzo siebie rozumiemy w swoich wadach, bo nagle się okazuje, że jak tutaj na grupie my jesteśmy przecież są osoby z Niemiec, Norwegii, Stanów, generalnie to chyba całego świata z Polski, z różnych rejonów każdy z nas ma różne historie. Ale jak gadamy o chlaniu, gadamy o naszych wadach, gadamy o naszych, wiesz, szerszeniach między uszami, które się pojawiają. Jak gadamy o tym, jak sobie potrafimy z igły widły zrobić, wiecie, globala jakiegoś takiego na bani, to jest po prostu w ogóle obłęd jakiś, nie? Bo wszyscy gadają tak samo, rozumiesz? I wszyscy, wiesz, yy, są w tej samej dupie jak każdy, każdy inny, nie? I to jest niesamowite. Mało tego, dzięki temu całemu procesowi trzeźwienia... Po raz pierwszy zaczynasz się zastanawiać nad tym, co czują inni. Nie? Również twojej bliscy, twoja rodzina. Wiesz, bo taki czynny alkoholik to oczywiście wszystko i wszystkich miał w dupie, cały kawał. A w momencie, kiedy przestajesz chlać, kiedy zaczynasz sam, to ciebie docierają uczucia, wiesz, że się w różny sposób czujesz, zaczynasz się odkrywać i nazywać. No bo jak się wcześniej czułeś, albo źle, albo chujowo, nie? na ogół, wiesz. Natomiast. Teraz coraz lepiej, coraz lepiej patrzysz na siebie, patrzysz na innych z empatią. Pojawia się empatia, czyli taka wiesz, umiejętność wczucia się w innych ludzi. Bardzo często alkoholicy to są osoby wrażliwe i między innymi z tego powodu chlały, bo nie były w stanie zaspokoić swoich, swojego wyobrażenia na swój temat, czy, czy otoczenia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest w ogóle niesamowita rzecz i tutaj. Często jest w ogóle wywrót nie? taki, że człowiek przestaje pić i bliscy w ogóle go poznają dopiero. Mówi, to jest ten sam człowiek, nie? a może on taki zawsze był, tylko że to wszystko przez alkohol było spieprzone. Rozumiesz? Dajcie mi znać w komentarzach, jak to jest u Was, na grupach wsparcia, czy też w jakiś telepa telepatyczny sposób, duchowy yy, jesteście w stanie się z innymi porozumieć, alkoholikami. Ja ostatnio na ten temat mówiłem też na grupie, <kluski> że jak chodziłem na studia. To były, były wśród nas dziewczyny, kobiety, które pochodziły z domów, gdzie był do, były dotknięte alkoholem. Czy to współuzależnienie, czy DDA, czy, czy same były nie, niektóre z nich uzależnione. I po prostu łapałeś klimat, łapałeś ten flow od razu z takimi ludźmi. Dajcie mi znać w komentarzach, czy też, też to macie, że nadajecie zupełnie na tych samych falach. Czasami leci inna muzyka. Ale nadajecie na tych samych falach z innymi, właśnie uzależnionymi, innymi, innymi tego świata, po prostu. Doświadczonymi często bardziej. Dla mnie to jest fenomen na poziomie jakimś wręcz duchowym, bez dwóch zdań. Ja Wam życzę dobrego dnia i zobaczymy się jutro w filmie. Cześć.